Cały czas zwracamy się do Urzędu Miasta, do Zarządu Dróg o wykonanie utwardzenia drogi. Tu jest dosyć poważny problem, ponieważ ukształtowanie tej drogi, ulicy jest niekorzystne. To znaczy tu jest pod górkę do ulicy Makuszyńskiego, a w środku, mniej więcej w środku, w połowie tej ulicy tworzy się taka niecka. No i wielkie trudności są z przedostaniem się, zwłaszcza po obfitych opadach deszczu, ale nawet nie obfitych. Wystarczy, że pada deszcz dłużej. Po każdych opadach deszczu musimy wzywać straż pożarną. W tym roku już wezwałem 6-krotnie straż pożarną. I to są koszty, które są kosztami społecznymi, może bardziej publicznymi, ale widać Zarząd Budowy Dróg i Mostów w Częstochowie nie zwraca uwagi na koszty, ponieważ to nie są ich koszty. Jednakowoż straż pożarna w tym czasie by mogła jechać na inne akcje, ale niestety musi przyjechać, ponieważ tu nie da się przyjechać. Tworzą się tak duże kałuże, że zajmują całą szerokość drogi od ogrodzenia jednego po przeciwnej stronie. No i wtedy nawet samochodem trudno przejechać, ale nie mówiąc o tym, że pieszo, dzieci, młodzież, tak, która idzie do dzieci szkoły. Do szkoły, tak, to po prostu... W zasadzie w kaloszach powinny przechodzić albo ustawiać jakieś kamienie i skakać. Zarząd dróg odpowiada, że są różne pomysły odwodnienia tej drogi. Kiedyś był projekt utworzenia studni przesączalnych. One by może tutaj wystarczyły, ale okazało się, że nie wykonają studni przesączalnych, ponieważ nie ma asfaltu i natychmiast będzie się zamulała taka studnia. Kanał sanitarny, nie można tutaj nic wpuszczać, powiadomo kanał. Trzeba powiedzieć, że wystąpiliśmy już dwukrotnie do Zarządu Budowy Dróg i Mostów o zrobienie odwodnienia z racji inicjatywy tak zwanej obywatelskiej. Inicjatywa obywatelska sprowadza się do tego, że mieszkańcy deklarują wpłaty na rzecz inwestycji, a miasto dokłada. Myśmy zadeklarowali tutaj sporą kwotę, jednakowoż nie znalazło to żadnego oddźwięku w Zarządzie Budowy Dróg i Mostów, bo oni są kompetentni do tego. Po prostu dalej nas w jakiś sposób tutaj spychają w kolejce na dalsze miejsce, uznając, że to mała droga, a więc cóż tam, kilka domów. Wtedy, jak było to ta wielka powódź, przedostała się z drogi na tereny działek i do kolejnego sąsiada weszła nawet do, woda przedostała tak, się do garażu, do domu, ale do garażu i przepłynęła z jednej strony tam aż do ulicy Orota i byli poszkodowani inni mieszkańcy. Także było to zalanie naprawdę poważne. Tego typu inwestycje to są inwestycje bardzo drogie i przykłady można mnożyć w Częstochowie takich właśnie realizacji inwestycji odwodnieniowych, ale też ze wsparciem środków zewnętrznych albo ze znacznym wsparciem z budżetu miasta jako odrębne zadanie, które należy najpierw zaprojektować, a później zrealizować. Tutaj cały czas wiemy o tej potrzebie, o tych bolączkach mieszkańców i też Miejski Zarząd Drogi Transportu w Częstochowie wraz ze swoimi pracownikami jest w całym kontakcie z tymi mieszkańcami. Nawet sprawdzaliśmy, jaka byłaby techniczna możliwość przeprowadzenia takiej instalacji odwodnieniowej i zostały poczynione kroki chociażby uzyskania stosownych służebności przez teren prywatny, przez który wymagało by przejście, by do takiej instalacji się podpiąć, by taką instalację skutecznie tam wybudować, żeby ta ulica została odwodniona. Na razie jednak nie ma możliwości, żebyśmy i dokumentację projektową i tym bardziej prace budowlane przeprowadzili. Żeby takie nakłady finansowe ponieść, powinno zostać uwzględnione konkretne takie zadanie, a nawet trzyletnie, bo to i projektowanie, i budowa jest czasochłonna. Czyli na razie mieszkańcom doradzamy, żeby kupili sobie gumowce, bo nic się nie zmieni na tej ulicy. Nie zmieni się w tym roku nic, co nie znaczy, że kolejne lata nie przyniosą na przykład takich uchwał Rady Miasta, czy jakichś inicjatyw, które pozwolą Radzie Miasta na wprowadzenie takiego zadania do budżetu. Ja tłumaczę tylko, że by takim zadaniem się zająć, by takie zadanie skutecznie zrealizować. Nie może ono dotyczyć tylko tej ulicy, ale całego regionu. Wiemy mniej więcej, jaka
specyfika tego, bo jak mówię, nawet zostały jakieś wstępne negocjacje podjęte z prywatnym właścicielem, przez którego działkę musiałoby część takiej instalacji przejść, ale żeby zostało to zrealizowane, musi być podjęta najpierw realizacja dokumentacji, a później budowy i nie tylko tej ulicy, ale także na przykład ulicy Pascala, która jest nieopodal, całego po prostu rejonu jakiegoś takiego kompleksu, czy układu bardziej dróg, który zostałby odwodniony, wtedy będzie to działanie skutecznie.